Panie marszałku, Wysoka Izbo, pyszna i arogancka władzo, której na sali po północy dzisiaj zabrakło. Kilka miesięcy temu na tej sali rozmawialiśmy o tym, żeby pomagać przedsiębiorcom po to, aby pracobiorcy nie tracili pracy. Wtedy pan, panie Niedużak, udzielił wywiadu. Przypomnę go panu, bo pewnie pan nie pamięta. Pieniądze na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników będą cały czas, a jeśli ich zabraknie, będzie możliwość ich ciągłego pozyskania. 21 kwietnia 2020 roku. Wstyd, panie Niedużak, przychodzić tutaj i kłamać. Wstyd nie rozliczyć się ze spraw, które się deklarowało. Ale nie do pana pretensje, bo przecież wtedy pan miał innego szefa. Nie do pana pretensje, że pana tutaj samego wysłali, bo przecież nie pana wina, że się Gowin z Morawieckim wstydzą przyjść, spojrzeć w oczy tysiącom przedsiębiorców i setkom tysięcy pracowników. Nie pana wina w końcu, że ławy rządowe pełne, kiedy trzeba napełniać kiesę swoim, a puste, kiedy trzeba wytłumaczyć się, dlaczego polscy przedsiębiorcy płaczą, a ich pracownicy muszą patrzeć na swoje firmy i zastanawiać się, dlaczego upadają. Upadają przez was. Przez pana Morawieckiego, przez pana Gowina, przez pana Kaczyńskiego i przez pana. Bo odpowiedzialność za to, co się dzieje w polskim biznesie i w polskich domach pracowników jest tam, gdzie są decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zawiedliście i oszukaliście. Dzisiaj, zamiast powiedzieć przepraszam, spróbujmy to wspólnie naprawić, butą i arogancją próbujecie zakrzyczeć ten straszny, piskliwy i złowrogi nastrój wśród polskich przedsiębiorców. Historia wam tego nie zapomni i niech pan, panie Niedużak, przypomni to na posiedzeniu Rady Ministrów. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Ta pusta ława będzie początkiem waszego końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.